I jeszcze nas wszystkich obgadała, jak to zwykle u tych katolików faryzejskich. A tu był hotel Saski. Jak myśmy przyjechały z Anglii, Ameryki, Białystok, to tu mieszkałyśmy z Tamarą Januszkowską. I też nasz pałac kultury stadion i Kasta i metro Świętokrzyska. Także dziady katolickie. Przyniosły wolę, że tramwajem to nawet dość szybko, że niepotrzebnie to metro zbudowali, no bo do Ronda Daszyńskiego to są tylko sekundy. No i widzicie Państwo. Lepsi katolicy będą przychodzić, a Rumunka pijaczka już kali hart na dziad. To jest właśnie Krakow. Moim zdaniem to... Znaczy uważam, że w pewnych sytuacjach, że w pewnych miejscach jest przystanek centrum. Ten Wieli taki, co poszedł, to się tak gapił. Ja mówię, że tu co jeden to podejrzany, proszę Państwa, typ. No, w Warszawie. Co jeden to jest podejrzany typ w katolickim kraju. Będzie chorza. Warszawa centralna. Centrum Ronda Daszyńskiego i przyjdź tutaj, kochanie, pierwszego rocznica powstania warszawskiego. Chorza. Następny przystanek. 19.30, czas polskiego. Plac Konstytucji w katolickiej Polsce. Przystanek Plac Konstytucji. Także Państwo zobaczą. Czasu polskiego 19.38. No i na wyścigi pojedziecie tu po Warszawie. Hulaj dusza biegła. Także widzicie Państwo. Jakie błyski, jakie blaski na ulicy Marszałkowskiej. Plac Konstytucji. Czyli, że widzicie Państwo, jak to Rumunkę można zamienić w Warszawiaka.
To znaczy, no wiecie państwo, Rumunka jak Rumunka. Ja pamiętam jak w Zamku Królewskim, no dzisiaj pokazujemy też Zamek Królewski, była wystawa włoska, a potem była Santa Lucia. No ale mnie się tam nawet nie chciało iść do hotelu Hilton, zdaje się tak, Santa Lucia, tylko żeśmy były na wernisażu pięknym włoskim w Zamku Królewskim. Tam zdaje się, że tę księgę fotografowałam. Ja już po prostu nie pamiętam, bo to było naprawdę chyba z 8-9 lat temu. No i była ta Rumunka, ten Ireczek, proszę państwa, której no nikt nie chciał wpuścić, no bo te zmarszczki, te siwe kudły, Holly Hartman, dziad. No i po prostu ci ochroniarze go nie wpuścili, ale ja patrzę w trakcie tegoż wernisażu, ekskluzywę włoskiego w Zamku Królewskim, pojawiła się ta Rumunka. Ja mówię, no skąd Ireczek się wziąłeś? A on mówi, prosiłem. Bardzo prosiłem i mnie wpuścił. Ja mówię, no to się zlitował, ale no ochroniarz widział, że po prostu no Rumunka, to trzeba wpuścić. I potem jakoś tak było, że przyszła babka z Hiltona na ten wernisaż, bo ona chciała, nie chciała wcale jeść, jakaś koneserka, jakaś dobra kobieta. Aha, ta pani Gruszka, która na Zofię Maciąg chciała policję wezwać, jak ona przestępczynię na złodziejkę kotletów schabowych. I ona mówi, że w Hiltonie jest Santa Lucia, bo myśmy nie wiedzieli gdzie. Ja szybko pojechałam do Santa Lucia, a Rumunka została tam, już tym winem się zauroczyła, jak myślała, że już Pana Boga, a diabła za nogi złapał. To znaczy Pana Boga za nogi, diabła za ogon. I potem ta Rumunka na mnie taka wściekła była, że ja jej nie powiedziałam, że Santa, że była Santa Lucia w hotelu Hilton. Ja mówię, słuchaj, ja nawet, wiesz, to było tak szybko, to było tak nagle, no. Także ona jest tą Rumunką i musi prosić. Także w Zamku Królewskim tych ochroniarzy, tych takich dziadów takich, jeden z jednym okiem, taki nieciekawy, ojej, ojej. Tam to trzeba chytrze wejść, a nie tak bujająco się, kajająco się, jak żebraczka, jak Rumunka. No to udało mu się po prośbie, czyli po prośbie, Rysia Czubak też prosi wino, jak przyjdzie późno, musi prosić. A przecież ta Rumunka to dzieci Rysi Beczki, grubej fury mięsa, jak to Janek Wity, że Witek mówi, że ta Rysia, ja mówię,